Cześć, cześć, creeper i widzowie. Z tej strony creeper i dzisiaj gramy z kolei, gramy w hokej. Dzisiaj musimy zmienić przeciwnika, więc weź się może team chrome. Dyn, dyn, dyn. Weź się może jakiś biały może, o. Biały na czerwony. Idealnie 4 na 4, 3 gole, kolejny sam utopia, o Boże. Oczywiście, że ten creeper. Tak samo jak w koszykówce, czyli gramy 3 mecze i zobaczymy, która drużyna jest lepsza. Okej, okay, przebranka. Ale szybki mecz! Ale szybki mecz! To było szybkie! I wygraliśmy z tym chrem. Mam nadzieję, że z tym chrem będzie tak dalej grał. Zacznę kolejny mecz. Stadion DFH. DFH. Nie creeper znowu. Jaj. Czemu nie broniłeś? Chyba teraz będę bronił, będę takim ankarzem. Dobra, bym każdy wychodzi z bramki, nara, elo. Ale wyprzedziłem. Dobrze, jedziemy.
której bramki? Do której bramki? Nie! Wow! Dawaj, Tex, uda nam się jeszcze strzelić bramkę. Dawaj! Dawaj! No nie! Nie możemy tego przegrać! Ja! Kto strzelił samobója? Viper, no nie mogę. Byle trudniejszy niż się wydawało. Nie wiem, która to już była runda, czy pierwsza, czy druga. Poczekajcie, zobaczę. Okej, ludzie, czyli mamy już decydującą rundę, czyli na Minefield. Zobaczymy, czy Team Creeper, czy Team Chrome jest najlepszy. Jak widzieliśmy, Team Ghoul przegrał, więc Team Creeper musi się postarać, żeby przejść do kolejnej rundy. Cóż, żeś wybijał? No pięknie. Ale jak, jaka stonuska, jaka samochodowa stonoga. Nie wierzę, 2-0. Nie ma takiej opcji. Nie na mojej zmianie. Team Creeper musi wygrać. Jest. Po prawie 2,5 minuty walczenia się z tym, strzeliśmy gola. Znaczy ja strzeliłem. Jest! Możemy to wygrać jeszcze, chłopaki, tylko dajcie mi strzelić. O, skaucie, albo skot skaucie.
Minha escala. Co do swojej! Ja nie mogę, ja chyba go zaraz wyrzucę. To był, coś ci wyglądał. To był Rex? Nie, to nie ma Rexa, Scout. Patryk w moim wykonaniu i Team Creeper przechodzi do kolejnej rundy. No więc dziękuję za oglądanie, czekać odlecę. Albo dobra, nie. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się w pewnej takich odcineczkach i zobaczymy, kto będzie moim kolejnym przeciwnikiem. Proszę pisać w komentarzu, kto, jaka ma być nazwa mojego kolejnego przeciwnika. Może być na przykład Team Żubr, na przykład. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa, pa, cześć.